Witam serdecznie. Wracamy dzisiaj ponownie do tematu związanego z mormonami. Tutaj o, tą publikację polecam serdecznie. Jeszcze parę tematów zostało, a dzisiaj konkretnie do nauk takiego prezydenta kościoła jak George Albert Smith. On kiedyś powiedział coś takiego, że Pisma Święte są tak naprawdę najcenniejszą biblioteką na świecie. I to jest bardzo, bardzo ciekawe, dlatego że prawdy zawarte w Pismach Świętych, jego zdaniem, są o wiele cenniejsze niż różne filozofie ludzkie. Tak więc to, co jest zawarte w Biblii, w Księdze Mormona, w Naukach i Przymierzach, w Księdze, w Perle Wielkiej Wartości, jego zdaniem nie zawierają tylko i wyłącznie mądrości ludzi, ale również przede wszystkim mądrości Boga. I chociaż nie trafiają do domu wielu ludzi, zawierają to słowo Boga. No, jego zdaniem, jak to stwierdził, cóż z tego, że rozumiemy Homera, Szekspira, Miltona i można by tak naprawdę wymienić wielu innych pisarzy świata, jeśli tak naprawdę nie udało nam się przeczytać Pisma Świętego, jeżeli przegapiliśmy ten gatunek literacki, albo te gatunki literackie, jak Pisma Święte, w całej bibliotece. No, jedną z kluczowych słów, które chrześcijanin musi zrozumieć, aby lepiej zrozumieć teologię świętych w dniach ostatnich, jest właśnie to słowo Pismo Święte. Najczęściej wszyscy chrześcijanie pod tym pojęciem rozumieją tylko i wyłącznie Biblię, natomiast w przypadku Mormonów są to jeszcze inne Pisma Święte, jak już wspomniałem, Księga Mormona, Nauki Przymierza, Perła Wielkiej Wartości. Problem ogólnie polega na tym, że te trzy ostatnie pisma zazwyczaj zastępują skądinąd jasne nauczanie Biblii i bardzo często są w ogóle sprzeczne w swoim nauczaniu z Biblią. Tak naprawdę John Smith, Albert Smith kiedyś powiedział coś takiego: moi bracia i siostry, cała prawda, która jest niezbędna do naszego zbawienia, zawarta jest od wieków w księgach, które już wymieniłem, czyli te, o których ja też powiedziałem. Możemy nie posiadać biblioteki liczącej 2 lub 3 tysiące woluminów, ale możemy posiadać największą, niewielką, cenną, bezcenną bibliotekę, która kosztowała najlepszą krew, jaka kiedykolwiek była na tym świecie. Tak naprawdę nie jest jasne, co w tym kontekście oznacza słowo najlepsza krew. Być może ma on na myśli krew apostołów, którzy tak naprawdę z wyjątkiem jednego ponieśli śmierć męczeńską za swoje przekonania. Być może ma na myśli jakichś męczenników, jak przykładowo William Tyndale czy John Wycliffe, ludzi, którzy zostali zabici za tłumaczenie Biblii na język angielski. Szczerze mówiąc, jestem pewien, że prawdopodobnie odnosi się to głównie do Josepha Smitha Juniora, człowieka, którego w ogóle mormonizm bardzo często reklamuje jako baranek, który był niegdyś prowadzony na rzeź. To jest też ciekawe, który też wydał inne tłumaczenia Biblii, przynajmniej części Biblii, tak jak Ewangelię Mateusza. Tutaj w nauczaniu tego prezydenta możemy przeczytać, widzieć bardzo dużo takich imperatywów, gdzie on wpaja na siłę, że nie tylko Biblia jest Pismem Świętym, ale istnieją cztery księgi biblijne, a nie jedna. Nawet nazywanie w ogóle nieba królestwem celestialnym albo miejscem, w którym mormoni wierzą, że mogą jako ludzie osiągnąć boskość, jeżeli będą przestrzegali prawa celestialnego, jest nauczaniem tak naprawdę tylko i wyłącznie nie w Biblii, ale w tych księgach pozostałych mormońskich. Także tutaj już widzimy, że jest to kolejna sprzeczność, a bardzo duża sprzeczność, w ogóle całkowicie inaczej jawi nam życie pozagrobowe po śmierci Biblia, a całkiem inaczej nauczanie mormońskie. Kiedy czytamy Pisma Święte, jak stwierdził George Albert Smith, podziwiam dobroć Pana, który błogosławi tych, którzy przyjmują jego nauki, ponieważ znajdujemy więcej pociechy w tych świętych zapisach niż we wszystkich filozofiach wieków danych nam przez mądrość ludzi. No, oczywiście, ja powiem tak uczciwie, zgadzam się z tym, że Bóg dostarczył swojemu ludowi takiego zapisu, który znajduje się w Biblii, która jest prawdziwym Pismem Świętym. Natomiast nie zgadzam się jednak, że Pisma Święte
Mormonów zapewniają jakąkolwiek pociechę. No, załóżmy, postaram się to jakoś troszeczkę rozwinąć. Podczas gdy Biblia mówi, że chrześcijanie będą zmagać się z grzechem i czasami nie będą postępować właściwie, Księga Mormona w 1 Nefiego 3:7 mówi, że Pan nie daje przykazań dzieciom ludzkim, chyba że przygotuje dla nich drogę, aby mogli wypełnić to, co im nakazuje. To jest pewna różnica. Potem dalej. Podczas gdy Biblia naucza, że zbawienie przychodzi z wiary, z łaski przez wiarę, a nie z naszych własnych uczynków, jak to znajdziemy przykładowo w liście do Efezjan 2:8-10, to Księga Mormona w 2 Nefiego 25-23 mówi, że dzięki łasce jesteśmy zbawieni mimo wszystko, co możemy uczynić, co oznacza, że nasz własny wysiłek jest wymagany, aby otrzymać to usprawiedliwienie z grzechów. Kolejna sprawa, podczas gdy Biblia naucza, że Bóg przebacza grzech i usuwa grzech tak daleko, jak daleko jest wschód od zachodu, to Księga Mormona w Almie 11:37 mówi, że nie możecie być zbawieni w swoich grzechach. A nauki przymierza dodają, że Bóg nie może patrzeć na grzech z najmniejszym stopniem przyzwolenia. Jeśli ktoś nie przestrzega przykazań, nieustannie nie może przyjść przed oblicze Boga. Podczas gdy Biblia naucza, że to nie uczynki prawości, które uczyniliśmy, ale według Jego miłosierdzia, to Bóg, On nas zbawi. Tak mamy przynajmniej w liście do Tytusa 3:5. Księga Mormona mówi, że człowiek musi wyprzeć się wszelkiej bezbożności, zanim wystarczy mu boskiej łaski. Tak mamy w Moroniego 10:32. No i podczas gdy Biblia mówi, że chrześcijanie będą zmagać się z grzechem, a czasem nawet upadną, jak to mamy w liście do Rzymian 7:13, nauki i przymierza mówią, że osoba, która prawdziwie odpokutowała, nie tylko wyznała swoje grzechy, ale także te grzechy porzuciła. Problem w ogóle, można by powiedzieć, z tą Ewangelią mormońską polega na tym, że jest to niemożliwe, to przekazanie, ten cel, i tak naprawdę niewiele pocieszenia kryją słowa zawarte w tych wyjątkowych mormońskich pismach świętych. Jest to tak odmienne od lekkiego jarzma i lekkiego ciężaru, o którym Jezus mówił w Biblii, przykładowo Mateusza 11:30. No i rzeczywiście, mormonizm wymaga doskonałości i z tego powodu święci w dniach ostatnich nigdy nie są w stanie domagać się ponad wszelką wątpliwość tego, co obiecał m.in. werset z 1 listu świętego Jana 5:13. Tutaj pojawia się problem dotyczący usprawiedliwienia. Na temat katolickiego dogmatu o łasce, usprawiedliwieniu, to jeszcze będzie na pewno w live'ach, ale przykładowo, jeśli chodzi o usprawiedliwienie przed wszechświętym Bogiem, mormonizm, jak i każda inna religia świata, stawia takie pytanie, co mam zrobić dla Boga. No, jednak dążenie do Boga jest tak naprawdę jak próba do płynięcia na Hawaje, bym powiedział. Brzmi to oczywiście jako dobry taki jakiś pomysł, dopóki nie wejdziesz do tej wody i nie spróbujesz zrobić czegoś niemożliwego. Tymczasem właśnie filozofia humanistyczna próbuje dotrzeć do Boga poprzez jakieś humanitarne wysiłki, tworząc idealną sytuację życiową, prowadząc kampanię przeciwko głodowi i wylesianiu oraz próbując stworzyć taki, można by powiedzieć, raj na ziemi. Czasami mam tak naprawdę wrażenie, czytając George'a Alberta Smitha, że nie doceniamy Biblii Świętej i tego, co zawiera, a także tych... George Albert Smith mówił, że powinniśmy również tak samo doceniać te święte księgi mormońskie, czyli Księgę Mormona, Nauki i Przymierza, Perłę Wielkiej Wartości. I on bardzo często w swoich pismach twierdził, że powinniśmy to na równi stawiać Biblią. No prawdą jest, że Biblia jest listem miłosnym od Boga. Natomiast no, tutaj pozostawiam pod znakiem zapytania te kwestie rozumienia pisma świętych mormońskich, ponieważ one często stoją, jak powiedziałem, w sprzeczności z Biblią. Jak już wspomniałem troszeczkę wcześniej, mormoń z pewnością powiedział swoim ludziom, jak postępować w tym celu, żeby dotrzeć do nieskończoności, do tego królestwa celestialnego. Mormońscy autorzy bardzo starali się uspokoić te pewne obawy członków, którzy są przytłaczani taką perspektywą. No, między innymi warto przeczytać taką książkę mormońską Nie jestem doskonały, czy nadal mogę iść do nieba. To jest bardzo ciekawe, bo to jest taka
Książka stworzona na bazie ankiety z 2009 roku, w której udział wzięło 701 mormońskich nastolatków w wieku od 14 do 18 roku życia. I to badanie ukazało, że 53% myślało, że nigdy im w życiu nie uda się dotrzeć do Królestwa Celestialnego. 40% w ogóle wychodziło z założenia, że skończył w Królestwie Ziemskim, a tak naprawdę 7% twierdziło, że w ogóle pójdzie do ciemności i odwiecznej otchłani. To jest bardzo ciekawe podejście. No tak naprawdę taka postawa jest dosyć też powszechna wśród mormońskich studentów. Wystarczy sobie popatrzeć na pewne opisy dotyczące kampusów prezydenta Brigham Young University, Cecil Samuelson, który powiedział między innymi studentom, że dążenie do perfekcjonistów mu jest niszczące i destrukcyjne i jest antytezą zdrowego dążenia do ostatecznej doskonałości, które tak naprawdę zaleca Zbawiciel. Prezydent Spencer Kimball opowiedział historię człowieka, który chciał się upewnić, że poczynił ostateczne przygotowania przed poddaniem się takiej radykalnej operacji. Wtedy Kimball swego czasu napisał coś takiego, że w kontekście ducha przebaczenia pewien dobry brat zapytał mnie: tak, to jest to, co powinno być zrobione, ale jak to zrobić? Czy to wymaga Supermana? Tak, powiedziałem, ale mam przykazanie, abyśmy byli nad ludźmi. Rzekł Pan: bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest wasz Ojciec Niebieski. Jesteśmy bogami zarodku, a Pan wymaga od nas doskonałości. I takie było nauczanie oczywiście Spencera Kimballa. Natomiast przemawiając podczas konferencji generalnej, prezydent Thomas Monson nawiązał do Ewangelii Mateusza 5, rozdział 48. I tam powiedział takie słowa, że Bóg nasz Ojciec i Jezus Chrystus nasz Pan wyznaczyli drogę do doskonałości i zachęcają nas, abyśmy podążali za wiecznymi prawdami i stawali doskonałymi, ponieważ są doskonali. Tak naprawdę święci otrzymali takie dosyć sprzeczne rady co do tego, kiedy powinni ten cel osiągnąć. Niektórzy, między innymi tacy jak Kimball, upierali się, że ten taki drugi stan, można by powiedzieć, czyli ta śmiertelność, jest czasem do osiągnięcia doskonałości. To życie to po prostu czas. To jest bardzo ciekawe. Kimball kiedyś też wyjaśniał coś takiego, że to ziemskie życie jest takim czasem pokuty. Nie możemy sobie pozwolić na jakiekolwiek ryzyko śmierci wroga dla Boga. Bardzo często też krytykował lud swój, który prowadził za zwlekanie, za taką opieszałość. To jest bardzo ciekawe. Tutaj mam takie przemyślenia moje, że po raz kolejny, jeśli chodzi o komfort, to mormonizm jest podobny do takiego spania na rozmoczonym kawałku kartonu w chłodny, śnieżny wieczór w porównaniu z ofertą chrześcijaństwa, która jest ofertą spania na łóżku z pierza przed kominkiem. Tak naprawdę nie ma tutaj porównania co do komfortu, do drogi do zbawienia, jeśli weźmiemy przesłanie, które zostawia nam Ewangelia, Biblia, a księgi mormońskie. Oczywiście, jeżeli jakiś mormon słucha tego, co w tej chwili mówię, to prawdopodobnie będzie zszokowany jeszcze tym, co też powiem dalej, bo w mormonizmie członkowie są zachęcani do wydzielania czasu z każdego tygodnia, zwanego takim domowym wieczorem rodzinnym, aby spędzić czas razem, czytać lekcje i dobrze się bawić jako rodzina. Oczywiście myślę, że to jest tak naprawdę świetny pomysł i jest to coś, co chrześcijanin powinien robić, no ale nie zgadzam się z tym, że pisma, które czytają, są naprawdę z umysłu Boga, ale są tak naprawdę czubkiem kapelusza dla tych, którzy praktykują to, co tak naprawdę głoszą. Chrześcijanie powinni być zatopieni w Słowie Bożym i muszą postępować tak, jak nakazuje Biblia. Natomiast no, tutaj właśnie się wciska te księgi mormońskie, które tak naprawdę są dosyć inne. Kiedyś zadano takie pytanie: czy jesteś gotów zrobić dla prawdy to, co wyznawcy innych religii są w stanie zrobić dla kłamstwa? No, chrześcijaninie, jeżeli nie jesteś w Słowie Bożym i nie stosujesz go w swoim takim osobistym życiu, to tak naprawdę według Biblii tracisz błogosławieństwo, bo Słowo Boże jest potężne
ostrzejsze niż miecz obosieczny i musi być regularne, używane w tej mocy w życiu każdego człowieka. Tak przynajmniej moglibyśmy przeczytać w drugim liście do Tymoteusza. Oczywiście, Biblia w mojej ocenie jest najcenniejszą ze wszystkich bibliotek, no ale znowu przez przyjęcie przez Smitha niekanonicznych ksiąg jako Pisma Świętego i wiarę w te słowa Biblii jest to podobne do dodawania tak naprawdę, jakby mormonizm do tej Biblii dodał troszeczkę arszeniku do jakiegoś ulubionego napoju. Oczywiście może to nadal pachnieć, a nawet smakować jak jakaś kola, kawa, lemoniada czy herbata, ale w koniec końców w mojej ocenie doprowadzi do zniszczenia. Natomiast ja jestem ciekawy waszego zdania na ten temat, co wy myślicie, jak wy się na to zapatrujecie. Wdzięczny będę za polubienie oczywiście tego spotkania, jak i również za kwestie w komentarzach postaram się odpowiedzieć, jeżeli takowe się pojawią. Pozdrawiam wszystkich serdecznie.